Jesteśmy na chyba najoryginalniejszej sali konferencyjnej, na jakiej kiedykolwiek byłem. Jest presja kamery, to też nie pomaga, ja wiem. Ale prawdziwy fachowiec sobie z tym poradzi. Jest i ona! Koszmar mojego dzieciństwa! Dzięki za wsparcie! Pierwszy wyjazd w tym sezonie. Jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim, no i od razu trafiła nam się bardzo ciekawa infrastruktura, którą wam zaprezentujemy na tym vlogu. Jest tutaj co pokazać, a weszliśmy dosłownie wszędzie. Bo jak to nagrywam, to już tam byłem wszędzie i zobaczycie, jak wyglądają tutaj szatnie, sala konferencyjna, VIP-y na tym skromnym, ale dobrze zorganizowanym obiekcie. Zostawcie łapkę w górę i lecimy! Trybunka, charakterystyczne siatki, szachownicę biało-czerwoną, ławki rezerwowych, to będzie nasza ławka gości, ławka rezerwowych typu przystanek autobusowy. Możemy się spodziewać deszczu podczas tego meczu, więc już tutaj kamera przygotowana, opakowana, zabezpieczona, żeby nic złego się nie wydarzyło. Tak wygląda szatnia gości, czyli nasza, na Pogoni Grodzic Mazowiecki, całkiem spora. Całkiem przestronna. Osa ma nową czapkę. Tak, fajna. Trzeba ją pokazać. Fajna, nie? Taka. Fajna czapka. To jest nowa czapka do nabycia w naszym sklepie. Nowy model. Haftowane TSP. To się nie spierze, nie odklei. Porządna, fajna, czarna czapeczka z takim delikatnym motywem. Oj, czy się złamie? Czy się złamie? Te emocje. Zobaczcie, czy się złamie? Nie, jednak poszła. Myślę, żeby się złamał, ale poszła taka opcja bezpieczna. Jest presja kamery, to też nie pomaga, ja wiem. Ale prawdziwy fachowiec sobie z tym poradzi. Zobaczcie, jak wjeżdża pięknie. Dobra, zostawiacie łapkę w górę dla pana kierowcy, no nie ma lipy, no. Zrobił to zawodowo, a lekko nie było. To wszystko jest takie kompaktowe, wszystko jest takie wielofunkcyjne. Na przykład połączenie gabloty z pucharami. Biurem. To jest po prostu parapet biura, a jednocześnie też gablota z pucharami. I na tym tej kompaktowości i wielofunkcyjności nie koniec. Bo podobnie kompaktowa i wielofunkcyjna jest tutaj sala konferencyjna. Tutaj jesteśmy niby korytarz, a tu nagle element niespodzianki, cyk! Proszę bardzo! Witam w mojej sali konferencyjnej. Już dzisiaj zawieszę na kołek moją piłkarską karierę i porozmawiam z wami trochę o futbolu. Pozdro. Aż naprawdę jesteśmy na chyba najoryginalniejszej sali konferencyjnej, na jakiej kiedykolwiek byłem. Przejdź sobie tutaj. Czekaj. Bo wejście na nią też jest dosyć wyjątkowe. Szatnia, sala konferencyjna w Grodzisku Mazowieckim, tak. Na Pogoni. Możesz powiedzieć kibicom, że Marcin Sasal przecież pracował pod Beskidzią. Tak, pracował pod Beskidzią. Krótko, ale pracował. Ale pracował. To są VIP-y na meczu? Tutaj, no. Są planszóweczki. To jest fajna sprawa, że są planszóweczki. Wow, patrz jakie kanapeczki. To nie dla ciebie. Dlaczego nie dla mnie? Podążę za panią szlakiem tych kanapeczek. Jest telewizorek, jest bilard. Ja uważam, że bilard to powinien być standardowe wyposażenie każdego szanującego się VIP-roomu. Są też piłkarzyki. No i co? No i całkiem dobrze zaopatrzony bar, restauracja. Nawet shishę można sobie zamówić. Sektor VIP połączony z tą restauracją, w której znajdują się te elementy cateringu VIP-owskiego. Nie zamknęli. Popełniliście jeden błąd, Pogoń Grodzic Mazowiecka. Nie pozamykaliście i teraz zobaczcie. Sporo sprzętu. Jest i ona. Koszmar mojego dzieciństwa. Piłka lekarska. O tak. I to taka, wiecie, to jest naprawdę piłka, która ma, strzelam, z 40 lat, jak nie więcej.
Ja wam powiem szczerze, ja lubię te małe stadiony, lubię te małe kluby, te małe obiekty. Tutaj jest taka atmosfera kameralności, swojskości, otwartości też. Najczęściej tutaj wszyscy są uśmiechnięci, nie ma takiej spiny, nie musisz się denerwować, czy jak tu wejdziesz, to zaraz cię jakiś ochroniarz nie wyprowadzi. Spokojnie można sobie po prostu pracować i też cieszyć się meczem. I ja lubię taki piłkarski folklor, dlatego że każdy z tych stadionów jest, każdy z tych obiektów jest inny i ma swój smaczek. I myślę, że ten tutaj, w Grodzisku Mazowieckim, bez cienia wątpliwości, też ma swój niepowtarzalny klimat. Szotyn kapitan, Daniel Jadę. Iskret 23, Pascal Sommerfeld. No panie, tutaj lożę ma bardzo widokową. Troszkę tak na jej miejscu, nie wiem czy tam na ten górny balkonik bym sobie nie poszedł, ale... Sędziego, mamy rzut karny! Mamy rzut karny! Ale ta budka jest fajna. Ale po prostu, kurczę. Zobaczcie. Ja nie mam ochoty na giętą. Zobaczcie, ale ja mam ochotę na wszystko. No i czyli patent jest taki, że co, podpiekamy lekko bułeczkę. Prosto do dzioba. Ale dobrze wygląda, fajnie, fajnie wygląda. No, pan zauważył, że nagrywam, to taką wiesz, wybrał na początku inną, a potem widać, że dał porządniejszą, trochę większą. Ale bardzo mi się podoba efekt wysmażenia, fajna kiełbaska i wgryzamy się, co? No i bułeczka też podpieczona jest. Ułogącho. To na spokojnie może. Poparzyłeś się. I tyle, i tyle. Koniec recenzji. Komisja w składzie jest w sumie czteroosobowym dzisiaj, także myślę, że jakieś opinie jeszcze padną. Kiełbasa, kiełbasa, ale bardzo doceniam fakt wysmażenia tej bułeczki. Dobra, Jaszczu, kiełbaska w skali od 1 do 10. Za pomysł tą bułeczką daje takie 7,5. 7,5. Pewna zgoda. Chciałem powiedzieć, że sama kiełbasa tak 6,5. Ale za generalnie całokształt 7,5 spokojnie. Ja też tutaj się zgadzam, że to jest bardzo fajnie pomyślane, że nie trzeba się męczyć jakimiś plastikowymi sztućcami, tylko po prostu wszystko kompaktowo, bułeczka podpieczona. Tak. Także ode mnie 8, bo ja jestem łaskawy. Od 1 do 10 kiełba? 7,5. Nie ma kamera! Kto wygra mecz? Thank you.
a los tem. Dzięki za wsparcie! Ural, dzięki za wsparcie! Dzięki za wsparcie! Dziękuję bardzo. Dziękuję.